Odpowiedzi na piśmie paniom posłankom. Panie posłanki Izabela Leszczyna, Halina Rozpątek i pan poseł Grzegorz Stolcman z klubu Platforma Obywatelska kierują pytanie do ministra infrastruktury w sprawie oświetlenia wzdłuż dróg krajowych przebiegających przez gminy. Jako pierwsza głos zabierze pani posłanka Izabela Leszczyna. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani marszałek, panie ministrze. Panie ministrze, w ostatnich 3 latach możemy obserwować rozwój infrastruktury, w tym przede wszystkim infrastruktury drogowej. To oczywiście cieszy nas wszystkich. Natomiast zawsze tak jest, że rozwój cywilizacyjny niesie nowe wyzwania i pojawiają się nowe problemy, i także tym razem tak się dzieje. Otóż drogi krajowe przebiegające przez, których mamy coraz więcej i w coraz lepszym stanie, te drogi przebiegające przez gminy, szczególnie małe gminy, zgodnie z prawem energetycznym są oświetlane, to znaczy koszty oświetlenia leżą po stronie gmin. Zwrócili się do nas wójtowie małych gmin ziemi częstochowskiej, ale rozumiemy, że ten problem dotyczy w zasadzie całego kraju, z pytaniem, czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje jakąś zmianę w tym zakresie, to znaczy czy jesteśmy w stanie odciążyć te małe gminy i przejąć ciężar tych opłat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie pani poseł. Proszę o odpowiedź pana.